Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Adrian z kanału Joker Farm. Jestem u Pana Irka, bardzo dawno nie było odcinka u Pana Irka, witam Pana serdecznie. Cześć, cześć, cześć młodzi ludzie, chciałem zdementować wiadomość, że nie żyję, żyję. Tam były komentarze nawet takie, no. Nie patrzcie na bajzel tutaj w moim warsztacie, bo ja już tu 2 lata praktycznie nie pracowałem. No co, no zima jest, nudzę się, wziąłem się trochę za rozsiewacz do nawozu. I od razu chciałem Wam powiedzieć, dlaczego przestałem kupować polskie maszyny. Wolę używaną zagraniczną niż polską maszynę. Serce mówi mi co innego, ale rozum podpowiada, żeby nie kupować polskich maszyn. No, boli, nie? Boli. Ten rozsiewacz kupiłem w 2010, w grudniu. 30 grudnia go kupiłem w 2010 roku. Czyli 10 sezonów rozsiewałem. On dużo nie pracował, nie? Ale no 10 sezonów liczmy pracowałem. Na początku oczywiście po każdym użyciu, mycie, ropowanie i tak dalej, nie? I po schowanym pod dachem. Nigdy nie stał na dworze. Zawsze pod dachem. Zobaczcie, poczekajcie zaraz. O, jest. Zobaczcie po 10 latach, patrzcie, to jest element wycięty. To się dzieje z polskimi maszynami po 10 latach. To już jest wstawiony nowy element, nie? Tak w zasadzie to powinien go odwieźć na złom, wyrzucić i kupić używaną jakąś 20-letnią Amazonkę, która byłaby w lepszym stanie jak ten rozsiewacz, nie? I teraz od razu mi się nasuwają te Wasze komentarze, nie? Że popierajcie polski przemysł, popierajcie... No chciałbym, no słuchajcie, chciałbym. Ale co mam kupić, żeby mi nie zgnił? No, czołowego producenta, nazwy nie będę wymieniał, ale po kolorze sami wiecie, co to za producent, nie? No ale widzicie, dziura na dziurze, rzeźbie teraz, już konkretnie z czwórki materiału, rzeźbie wycinam, wstawiam nowe, nie? Tutaj już też mam wyrzeźbione, wstawuję i to tam jeszcze z 5 lat będzie ok, nie? I to jest taka odpowiedź, zobaczcie, nie? Wszędzie pod farbą totalna rdza. A no jest to wina po prostu słabej jakości materiałów. Jest to zwykła czarna blacha, którą po prostu pomalowano proszkowo, ale to zwykła czarna blacha, nie? O słabej jakości, nie? I dlatego tak się dzieje. I dlatego ten nasz cały przemysł rolny po prostu padł. Po prostu padł, no wiadomo, teraz ci nowi producenci starają się już lepsze materiały stosować, ale tacy giganci typu Ursus, typu Płocka Fabryka Maszyn Żniwnych, czyli Bizon, no oni musieli paść i chciałbym też Wam powiedzieć sytuację, tak mi się teraz nasunęło, wyjaśnić, bo czasami nie czytałem komentarzy, ale ostatnio zacząłem czytać. Odnośnie sentymentu do Ursusa. Złodzieje, takie najczęściej wasze reakcje młodych ludzi, bo nie wiem, czy rodzice Wam nie chcą naświetlić sytuacji, jak było z Ursusem, czy po prostu sami nie wiedzą. Złodzieje rozkradli, zniszczyli Ursusa i tak dalej, nie? A sytuacja nie przedstawiała się tak, jakby to było na pierwszy rzut oka. Za upadek Ursusa, czyli to są lata 90., możemy podziękować komu? Możemy podziękować związkom zawodowym. Kto był tam przewodniczącym? Pan, który nie dopuścił do przejęcia Ursusa przez taką firmę potężną, jaką było Akko. Akko na początku lat 90. kupiło bodajże, tak, wtedy oni kupili Massey Fergusona i szukali przyczółka na Europę Wschodnią i tu środkową do produkcji właśnie ciągnika, żeby sprzedawać tu, w tych terenach. Więc co, nasi napasieni związkowcy, rozbuchani niesamowicie, powiedzieli stanowcze nie.
i nie dopuścili, żeby grupa Akko przejęła Ursusa. I co, myślicie, że to by było złe rozwiązanie, jakby Akko przejęło Ursusa? Na pewno by nie produkowali pod marką Ursus, tak jak New Holland przejął Płock i no po prostu naturalnym procesem przestał produkować Bizona, bo tego Bizona już nikt nie chciał kupować. To nieprawda, że oni go zabili na śmierć. Nie, ten Bizon milenijny, co ma właśnie Marek z Adrianem, on był do końca produkowany, tylko że w warunkach rynkowych on był już tak drogi, że jego nikt nie chciał, żaden rolnik polski nie chciał go kupić za te pieniądze. Bo za te same pieniądze, a wręcz mniejsze, mógł sobie kupić 10-letniego klasa Dominatora, czy tam jakiegoś John Deere'a. Ciągnik, kombajn o wiele lepszy i wygodniejszy. I procesem naturalnym Bizon umarł. Ale słuchajcie, porozmawiajcie sobie z ludźmi w Płocku. Ta fabryka przeżyła dzięki New Hollandowi i do dzisiaj produkuje kombajny i przeniosła produkcję już teraz CX-a do Płocka. Produkuje dla wszystkich kombajnów New Hollanda headery i tak dalej, i tak dalej. Tu dużo by mówić. I podobna sytuacja byłaby z Ursusem. Akko by przejęło Ursusa i produkowałoby, kto wie, bo później Akko kupiło Fenda i później kupiło Valtre. Kto wie, czy gdyby weszli wtedy do Polski, gdyby pan i jego ekipa ich wpuścili do Ursusa, to kto wie, czy nie byłby produkowany jakiś fajny ciągnik do dzisiaj w Ursusie. A w Ursusie pracowało, w samym Ursusie warszawskim pracowało około 12 tysięcy ludzi. Zdajecie sobie sprawę, jaka to była potężna fabryka, a do tego jeszcze kupę fabryk w Polsce. Odlewnia Lublin, Gorzów Wielkopolski, Poznań, tam w Poznaniu pompy produkowali na licencji Lukasa te do Ursusów. W Poznaniu więcej tam było fabryk. I dużo, dużo, dużo więcej fabryk. To był ogromny, ogromny potencjał, nie? Rozgaduję się, ale do czegoś tam zmierzam. I później, słuchajcie, co? No, jak potem został w nagrodę za obronę Ursusa przed przejęciem? No, został posłem w 97 bodajże. I potem była jeszcze jedna szansa dla Ursusa. Była szansa, bo New Holland go chciał przejąć. Nie sądźcie, że ja tam New Hollanda kocham czy coś. Nie, to nie jest mi całkowicie obojętne. New Holland chciał przejąć, to już było po 97, bo chcieli przejąć Ursusa. Główni decydenci znowu nie dopuścili, a co tam Fiat będzie nas przejmował, nie? My tu wiemy lepiej, nie? No i nie wpuścili New Hollanda do Warszawy, nie? Do Ursusa. A w tym czasie co zrobił New Holland? New Holland wybudował, czy przejął fabrykę w Turcji, w Ankarze. I całą produkcję tych wszystkich małych ciągników, takich tych ogrodniczych i tak dalej, te mniejszej mocy, nie? Specjalistycznych. I całą produkcję ulokował w Ankarze, w Turcji. A co mogło być? Mogli je produkować tak, jak produkują kombajny w Płocku, tak mogli produkować w Ursusie, mogli produkować ciągniki, nie? I taka jest prawda o rozpieprzeniu polskiego przemysłu rolniczego, nie? A później faktycznie, później po roku 2000, tam nawet pod Boomer to podpięli i tak dalej, no to się zaczęło rozkradanie, to już było faktyczne rozkradanie, ale to już naszymi polskimi rękoma żeśmy to rozkradli, nie? I taka historia, no trochę odbiegłem od tematu polskich maszyn, no i tak upadł polski przemysł rolniczy, nie? Ale nie myślcie sobie, że ja bym nie chciał kupować dobrych polskich maszyn. No chciałbym, no ale macie prosty przykład. Rdza, totalne dziury na wylot i tak dalej, nie? Tak jak mówię, no w zasadzie powinienem go wyrzucić na złom, ale... Może w rozsiewaczach nie są aż takie dobre te maszyny polskie, ale niektóre maszyny są naprawdę godne polecenia. Teraz nowe te firmy, które powstały, które już widzą, że na takich zastępczych materiałach już daleko nie ujadą, to znaczy no, mam na myśli chociażby tam Mandam czy
czy takie firmy jak ten wasz runner, to jest Agromaszu. Z Agromaszu, bardzo, bardzo fajnie pracujący i materiały widać już lepsze. Pronar. Pronar duży skok wykonał w dziedzinie przyczep, no i przede wszystkim Pronar wykonał niesamowity skok w dziedzinie produkcji obręczy, kół. Mhm. Nawet te Sampo, John Deere, ten kombajn, co ja kupiłem, on jest na felgach pronarowskich, nie? I dlatego już to się zmienia, nie? Ale nadal w tym drobnym sprzęcie jeszcze jest jakość jest słaba, nie? Słaba jest jakość i 20-30-letnia Amazonka, rozsiewacz, który stoi pod chmurką, jest w lepszym stanie niż 10-letni ten rozsiewacz, nie? Który był zawsze garażowany, nigdy nie stał pod chmurką, a pierwsze lata był jeszcze go ropowałem. A jak później już zobaczyłem, że to nic nie daje, to dałem sobie spokój, nie? Przemysł ten pokomunistyczny, który wyszedł z tego systemu komunistycznego, no on działał na innych zasadach. On się już nie mógł odnaleźć w warunkach rynkowych. I najlepszym przykładem tego jest właśnie ten bizon milenijny. Bizon milenijny, ten rekord, który był fajnym kombajnem, ale... Od 2000 roku zaczęli produkować, do 2004. Tak, do 2004, w trzecim skończyli produkcję, w czwartym ostatnie sztuki sprzedawali. I on już po cenach rynkowych nikt go nie chciał kupić, nie? Bo on już był tak drogi, że się był nieopłacalny. I on siłą rzeczy jakby naturalnie po prostu musiał umrzeć, nie? Mhm. I nie piszcie tam, że ktoś go zamordował. To był naturalny proces, nie? Tam był taki cykl w internecie, taki inżynier, który pracował w płockiej fabryce maszyn żniwnych, tam opowiadał właśnie ładnie o tym bizonie. Posłuchajcie sobie tego pana, nie wiem, on już chyba na emeryturę przeszedł, ale chciałbym, żeby jeszcze, nie wiem, może ktoś, Adrian pewnie nie, bo to do Warszawy za daleko jeździć, ale może ktoś nagra jakiś cykl z byłym pracownikiem Ursusa, tak od wewnątrz, kto by opowiedział, jak przebiegał proces prywatyzacji i rozkradania, późniejszego rozkradania, gdy się okazało, że ani Akko nie zostało wpuszczone, ani New Holland nie został wpuszczony do Ursusa, i jak później właśnie przez różne firmy przebiegał ten proces uwalania całej infrastruktury, no bo to, nie oszukujmy się, Ursus to było, to całe zrzeszenie Ursus to było grubo ponad 30 tysięcy ludzi. Grubo ponad 30 tysięcy. W samym Ursusie, w dzielnicy Ursus w Warszawie pracowało około 12 tysięcy ludzi. To jest armia ludzi, nie? Takie były czasy, nie? Akko czy New Holland, jak chciało wejść w przejąć Ursusa, to postawili warunek restrukturyzacji, a co się za tym wiązało? No, z ograniczenie zatrudnienia, nie? Bo wiadomo, że weszłyby nowe technologie, roboty, czyli część ludzi trzeba by było zwolnić, nie? Niemałą część, nie? Ale to by było za systemem odpraw, także nie byłoby to aż takie bolesne, nie? Czy to dobrze, czy źle? Czy my musimy produkować, mieć własny krajowy ciągnik? Słuchajcie, no wiele firm poniosło porażki. Zobaczcie, Czesi jak wariaci bronili tego swojego Zetora. No czeski przemysł zawsze stał na wyższym poziomie jak polski, ale Czesi jak wariaci bronili tego swojego Zetora. Do dzisiaj go bronią, no ale niestety wygląda na to, że ten Zetor też się już kończy, nie? Też się kończy. I czas Zetora mija, nie? I czas Zetora mija i zostanie kilka marek globalnych i kosztami Czesi już nie wytrzymują. Bo zobaczcie, taki dobrze wyposażony, taka Fortera czy co kupił ten... Patryk. Co on tam kupił? On kupił tego sześciocylindrowego... Krystal, tak? Krystal. Taki dobrze wyposażony krystal, no to jest cena odpowiednika Case'a czy New Hollanda, nie? A jednak to nie jest to samo, nie? Nie jest to samo. Zetor długo jechał na tej swojej jakby dobrej marce jeszcze z okresu komuny, no bo nie oszukujmy się. Zawsze Zetor był lepiej wykonany, lepszej jakości był. Niby ten sam
To niby to było to samo, ale jednak nie to samo, nie? I długo Zetor jechał na tym sentymencie nas Polaków do marki, nie? Prosty przykład. Silnik teraz Akko Power, dawniej Sisu, który ja mam w kombajnie, nie? Tutaj u siebie ten sześciocylindrowy na Common Railu z AdBlue i tak dalej, nie? Niedawno kumpla spotkałem, który jeszcze się bawi w mechanikę i opowiadał mi o takiej sytuacji, że jego tam zleceniodawca kupił jakąś maszynę leśną, już nie pamiętam, właśnie z tym silnikiem. Tanio ją kupił gdzieś ze Szwecji, to w miarę młoda maszyna, bo to była 2 czy 3-letnia, no ale był dojechany silnik, nie? No i jak zaczęli się pytać o części, 6 wtryskiwaczy, pompa Common Rail, bo ten cały Common Rail, sterownik był rozwalony, no to doszły tam kwoty do sytuacji takiej, że lepiej kupić nowy silnik, nie? No i co zrobili? Słuchajcie, no nie wiedziałem, że w ogóle taka możliwość istnieje. Wywalili cały sterownik, wywalili cały system Common Rail, wywalili elektroniczne wtryski, założyli rzędową pompę, bo okazuje się, że Akko dalej na wschód produkuje ten silnik w starym systemie. Założyli zwykłe wtryski. Cały remont bodajże z pompą wtryskową i z wtryskami zmieścił się bodajże w 15 tysięcy. Ta naprawa bez sterownika, czyli pompa wtryskowa na linkę. Bo ta maszyna leczna tak pracuje jak i kombajn, czyli uruchamiacie i 2100 obrotów i tak pracuje. I okazało się, że tam w 15 tysięcy się zmieścili, a tutaj nawet by wtrysków za tyle nie kupili. Ja pierdzielę. No. Okazuje się, że można, nie? I tak coś czuję, że kurczę, co niektórzy zaczną wracać do starego systemu, nie? Dlatego te stare ciągniki tak podrożały. I dlatego, słuchajcie, Adrian jest na bieżąco, bo poszukuje jeszcze, to nawet nie wiem, poszukuje ciągnika. I dlatego te stare ciągniki jeszcze bez Common Raila, na wtrysku normalnym i bez AdBlue, bez TPF-ów, EGR-ów i tak dalej, ze zwykłą turbiną, nie tam z zmienną geometrią, dlatego one tak trzymają cenę. Tak. Dlatego one tak trzymają cenę. To jest łatwo naprawić i jeszcze w miarę za nieduże pieniądze. Nie? Zobaczcie sobie. Kilka odcinków obejrzałem, tam rzucili taki cykl od pana Korbanka. Tam ten pan Raimund. Pan Raimund, ten kierownik tamtego serwisu, tam on ceny czasami podaje. To aż się ludziom oczy otwierają, jak usłyszą, że wtryskiwacz 1, 6, 7, 8 tysięcy kosztuje. To słuchajcie, 6 wtryskiwaczy, no to sobie przymnóżcie, nie? A jak łatwo zarżnąć wtryskiwacze? No łatwo zarżnąć, nie? Łatwo. Filtry byle jakiej jakości paliwo. No. Paliwo i macie po wtryskiwaczach, nie? A to nie jest tak, że wyciągniecie końcówkę, zmienicie końcówkę i wtrysk dalej leci. Nie, no to cały wtrysk leci do wymiany, bo regeneracja jest tak droga i czasami tak mało skuteczna, że się lepiej opłaci wymienić wtrysk na nowy. I to jest dobrocieństwo nowoczesnej techniki, nie? No fajnie, nie? Fajnie jak to jest, jak to wszystko działa i wydawałoby się, że fajnie, bo to jest wygodnie, elegancko chodzi, nie? No ale przy naprawach niestety bez serwisów sobie nie poradzimy, nie? Bez serwisów sobie nie poradzimy, bo nam co? Wywali nam kod, nawet teraz już w instrukcjach nawet nie, kodów nie podają, tylko trzeba dzwonić do serwisów, co nam wywaliło, nie? Albo szukać po internecie, nie? Bo nie wiemy nawet, co się dzieje. I twardy reset, nie? Gasimy maszynę, odłączamy klemę, żeby odłączyć może się prąd uda. I liczymy na to, że nie wywali powtórnie błędu, nie? No tak się robi, nie? Tak się robi z maszynami. Każdy otwór to jest to zarzewie korozji, nie? Każdy otwór, gdzie jest wykonany jakiś otwór, to jest do mocowania, bo tam wiadomo, że są mocowania, bo tam i sita, i do ramy jest mocowane. To jest potem zarzewie korozji, nie? Bo tutaj ta rama się opiera, tutaj była zamocowana, to od każdego otworu potem ciągnie rdza, nie? Także słuchajcie młodzi widzowie, bo starych to tam już nic nie... Ale nawet niektórzy starsi oglądają od pana, jak tam piszą komentarze. Ja to zawsze powtarzam, starego psa nowych sztuczek nie nauczysz, nie?
A młodzi mają swoje poglądy i dzisiaj wszystko opierają na internecie, nie? Także młodzi ludzie, nowy sprzęt jest fajny, nie? Ale on jest w naprawie, jest bardzo, bardzo, bardzo drogi, nie? Ale technika się niesamowicie posuwa do przodu, no. Weźmy teraz na przykład tą skrzynię biegów E23 w John Deere, nie? Przecież ta skrzynia to jest tradycyjna skrzynia, tylko zrobotyzowana. Ona zabije wszystkie autopowery. Ona zabije wszystkie skrzynie automatyczne, CVX-y i tak dalej. W John Deere za kilka lat nikt nie będzie kupował ciągnika z automatyczną skrzynią biegą, bo ta E23, która jest na razie w siódemkach i w ósemkach, czy w szóstkach już dają, nie wiem. W szóstkach nie, w siódemkach i ósemkach. Ona będzie schodziła do niższych modeli. Ona zabije wszystkie skrzynie automatyczne, nie? I takie skrzynie już ma, większość firm już ma albo w ofercie, albo w przygotowaniu, bo mechaniczna skrzynia przekazuje sprawniej moment obrotowy niż skrzynia olejowo-mechaniczna, nie? No bo to jednak najpierw trzeba wytworzyć ciśnienie oleju napędza. I uciekają nam konie. I tam procenty nam uciekają, nie? Przełożenie mechaniczne zawsze będzie miało ciut wyższą sprawność, nie? Na przykład fęt to zawsze wszystko nadrabia oprogramowaniem, dlatego tam jest niższe spalanie, nie? Nie ma tej zamiany energii, nie? Zamiany energii mechanicznej na hydrauliczną, z hydraulicznej na mechaniczną, bo każde, to z fizyki wiecie, nie? Każde przetworzenie, każda zamiana energii powoduje straty, nie? Także to jest oczywista oczywistość. Także wiecie, w technice się tyle dzieje, że za chwilę się okaże, że będziemy mieli, no nie my, bo ja tam to już tego nie doczekam, ani nie będę tego użytkował, ale wy jako młodzi ludzie to doczekacie, prawdopodobnie wejdą elektryki. Wejdą elektryki, bo budowa jest tak prosta, jedyną rzeczą drogą tam jest bateria, nie? Budowa jest tak prosta tych elektryków, mniej elementów ruchomych, w ogóle mniej, no bo co tam mamy, silniki elektryczne i baterie, nie? Moment obrotowy od zera? Od zera, od razu przekazanie, nie? No także ktoś, kto pracuje w obozie, no to tylko elektryka, tylko Kramer chyba produkuje takiego elektryka, nie? Że to jest... I bydło się nie stresuje, bo to jest cichutkie. Spalin nie ma. Spalin nie ma, zawsze wracasz pod stację ładowania. Także, że i będzie coraz więcej tego wchodziło, nie? To jest chyba przyszłość, no. Ale to wiecie, to raczej dla was przyszłość, a nie dla mnie, nie? Rozgaduję się, słuchajcie, Adrian będzie musiał to pociąć, bo ja już jak zwykle, jak zacznę gadać, to gadam, nie? Miło się pana słucha po takiej długiej przerwie i dużo osób się pytało o zdrowie, kazało pozdrowić. Słuchajcie, dlaczego rzadziej, no to co tam, zażywał tylko chyba jeden filmik ze mną. Adrian ma ciekawsze rzeczy, co ja będę wam ciągle to samo opowiadał, czy co się u mnie tam w gospodarstwie dzieje. Fajną serię wam zrobił z 60-ką, od pana Zbyszka bardzo tam fajną serię wam zrobił. Także no, ciekawe, bo to już jest gospodarstwo rodzinne, ale duże, także już tam żeście mogli zobaczyć też większej klasy sprzęt, jak to działa, samą technologię ziemniaka mogliście obejrzeć u pana Zbyszka. Także no, to są rzeczy ciekawsze, nie będzie się powtarzać na kanale to samo, ciągle to samo, nie? I ciągle, ileż wam mogę opowiadać o kombajnie, no. Powiedziałem, co miałem do powiedzenia. I byłoby to samo, co roku to samo, samo, no. No i co roku to samo mamy wam opowiadać. No, kanał Adriana się rozwija, wchodzą nowości i chyba ciekawiej jest, jak wam pokażę z dużych gospodarstw, gdzie naprawdę tutaj te duże gospodarstwa, tu wchodzą rzeczy, które na przykład jeszcze na zachodzie nie ma, no bo tu wchodzą takie maszyny tam w Agrotermie, czy w Avenie tutaj, nie? To wchodzą maszyny, które dopiero są tuż po premierach, nie? No warto to zobaczyć, nie? Adrian wam to... Takie bednary u nas. No dokładnie. Można popatrzeć, przyjrzeć się. Słuchajcie, my tutaj jesteśmy może trochę w nieszczęśliwej sytuacji, że mamy te duże gospodarstwa, które nam tutaj ziemię wyłykały, ale z drugiej strony też mamy fajnie, no bo
możemy sobie te sprzęty obejrzeć, nie? No bo tam z chłopakami, którzy na tych sprzętach pracują, no jak się go poprosi, żeby wpuścił do kabiny, żeby obejrzeć, żeby się przejechać, zwykle nie ma problemu. I ja już też będę uciekał do domu, bo już mi się po prostu nie chce, nie? Ja już jestem w takim wieku, że po prostu ja mogę, a nie muszę, nie? No właśnie. To jest taki wiek, wiecie, 57 lat, to ja mogę, ale nie muszę, nie? No i mam ochotę, przejdę sobie pod łubie, nie? Nie mam ochoty, to do marca mam czas, bo od marca możemy rozsiewać, także ten. Od 1 marca możemy wlatywać z azotami, bo nam chyba w tym roku nie przyspieszą. 50 lat uprawy rzepaku w tym gospodarstwie, no bo ojciec rozpoczął uprawę rzepaku, tu nikt nie uprawiał, to wymarzło nam 3 razy. Przez 50 lat 3 razy nam rzepak wymarzł, nie? My się od pana nauczyliśmy rzepak też siać, wdrożyliśmy. No, macie do racji. No ale dużo też zawdzięczamy panu, bo pan mówi, opryskamy na robaczka, tutaj no, coś tam. Tak, bo tylko że no teraz co, no widzicie, no teraz czym będziemy pryskać na robaczka, ale to się mówi. Nie? Wszystko. Nie bardzo jest czym, nie? No, chloropyryf jest najskuteczniejszy i zresztą dość tani środek. Już od ponad roku nie mamy go dostępnego. No i co? No nic nam nie zostaje. Za chwilę nam Proteus wypadnie. I co nam zostanie? No zostaną tam te proste śmierdziuchy, nic więcej, nie? Mospilan chyba został jeszcze, tak? Jeszcze tak, jeszcze. Mospilan nam jeszcze został, ale Mospilan to jest takie, wiecie, to jeszcze jest neonikonitody, ale on tak nie działa tak totalnie, no. Dobrze jak kiedyś. Inne środki, nie? I co, no teraz wylatują nam cała grupa triozali. O Jezu, ale ja gadam, nie? Dajcie spokój, bo zaraz zacznę mówić. Trzeba będzie przy opryskach. Zacznę mówić, bo jakie substancje chemiczne nam wylatują, nie? O, ale pamiętajcie, tebukonazol wylatuje. Pamiętajcie, róbcie zapas. Bo tebukonazolu nie będzie za chwilę. Jeden z tańszych środków. Tak, no i skutecznych, nie? No i skutecznych. Tak w zbożach, jak i w rzepaku, nie? No przede wszystkim w rzepaku, nie? Tebukonazol to jest podstawowy środek z fryzali w rzepaku, nie? Za chwilę tebukonazolu nie będziemy mieli, nie? Także Adrian, kończymy, bo dziękujemy za oglądanie. Zdrówka dla pana. Tutaj proszę też komentarze, pewnie dużo komentarzy będzie miłych. Nie będę występował, bo was zagadam, nie? Dobra, dziękujemy za oglądanie. Na razie.